Następny dzień spędziłam na pracy. Musiałam wydoić krowę, posprzątać obory, zebrać jajka, sprawdzić jak miała się curry, pomóc na polu. Wymieniałam z rodziną tylko kilka szybkich słów i pędziłam do kolejnego zadania. Dopiero około południa przysiadłam pod rozłożystym drzewem, na czym małym sadzie, by odpocząć przed dalszą pracą. Serż do mnie dołączył i położył się w zaciemnionym miejscu. Patrzyłam na sąsiednie pole, gdzie ludzie właśnie odrywali się od pracy. Zatrzymywali konia ciągnącego bronę. Podobnie jak my, zamierzali przyczekać w cieniu drzew lub chaty najgorętszy godzin dnia, a potem wrócić do pracy. Wiosną jej nie brakowało. Trzeba było doglądać pszenicy, którą sialiśmy na jesień. Inną część pola przygotować na zasiew i zapomnieć o redlinach i ziemniaki. A potem prosić kustosa, by dał tego roku dobrą pogodę z paraplonem. Od sąsiadów odłączył się Azem. Nieco derlawy, w starym, zakorzonym ubraniu i z potarganymi od wiatru włosami. Był młodszy ode mnie o jedną wiosnę, ale to nie przeszkadzało nam zaprzyjaźnić się. Zwykle spędzaliśmy ten czas wspólnie w sadzie. Tym razem zamierzałam się z nim przenieść na ganek, z dala od nadopiekuńczego brata. Troska Sarasza bywała przytłaczająca. Czasami zauważyło się, jakbym nadal miała 8 wiosen i potrzebowała jego pomocy na każdym kroku. Poza tym nie przepadał za Azynem, bo w jego towarzystwie zawsze wpadałam w jakieś kłopoty. Raz omal nie przypłaciliśmy tego życiem. Usłyszeliśmy pokłoska o tym, że w strumieniu ukrywa się przemieniony w węża napes, który dla Króla Nocy szpieguje naszą wieś. Przyjaciel popędził na mostek z grubym kijem, by przepędzić wroga, więc pobiegł za nim. Długo wpatrywaliśmy się w spokojny nurt, zanim dostrzegliśmy wijący się pod wodą kształt. Azyn pochylił się bardziej, śledząc wzrokiem domniemanego szpiega. Nie przewidział jednak tego, że przez to straci równowagę i wpadnie do wody, a mnie pociągnął za sobą. Oboje zaraz po popłochu popłynęliśmy do brzegu. Gdy leżeliśmy na miękkiej trawie, zobaczyliśmy płynącego z nurtem naszego węża, który, jak się okazało, był po prostu wyrzeźbiony w drewnie przez dziadka Zyna. Myślał, że da nam w ten sposób nauczkę, ale tylko przez tydzień trzymaliśmy się z daleko od kłopotów. Wyszłam naprzeciw przyjaciela. Cześć, powiedział radośnie chłopiec. Nie idziemy do sadu? Nie dziś, odparłam, po czym zaprowadziłam go na ganek. Tam opowiedziałam o przygodzie z bestią jeleniem. Mógłby mi w końcu odpuścić. Jeśli mam kiedyś wyjechać z Seraszem, nie mogę bać się wylecienia w lesie. Kiedy z nim jedziesz? Zapytał. Nie przepadał z tym tematem. Unikał równie starannie, jak mojego brata. Pewnie za 10 lat, bo na razie chyba sądzi, że sobie nie poradzę. Uczeniec zacznie mnie uczyć strzelania z łuku. Może uda mi się przepędzić tego stwora. Przyjaciel pokiwał smutną głową. Wizja mojego wyjazdu działała na niego podobnie jak na mnie wyjazdy brata. W tym stanie trudno mu było wykrzesać się choćby iskra radości. Pójdziemy też kiedyś na polowanie. Starałam się poprawić humor przyjacielowi. Wolałby mnie. Utwił wzrok w swoim polu. Wiesz, że naszemu władcy by się nie spodobało. Nie chciałbym mu się narażać. A poza tym wspominałeś, że nie zamierza strzelać do zwierząt. Pamiętałam, jak kiedyś planowaliśmy wspólne polowania na jelenie i zające. Ruszalibyśmy razem z Seraszem do lasu i wracali z zapasem mięsa dla naszych rodzin i sąsiadów. Nigdy w wiosce nie odczuwałby już głodu. Wtedy jednak nie zdawaliśmy sobie sprawy, że mój brat igra z władzą za każdym razem, gdy idzie zapolować. Dlatego wszystko musiało być utrzymane w ścisłej tajemnicy. Nie chcę. Tak samo jak elfy. Zmieniłam temat z nadzieją, że to poprawi mu humor. Zaraz też streściłam historię z poprzedniego wieczoru. Cieszę się, że książę przeżył. Tylko on może pokonać Króla Nocy. Zakończyłam. Chciałabym do niego dołączyć. Gdy ja marzyłam o dalekiej podróży i poznawaniu całego kontynentu, Azyn pragnął, tak samo jak wielu chłopców w naszej wiosce, stanąć obok księcia i razem z nim walczyć przeciw naszemu władcy. Jeśli by się to udało, wyjechałby z Klodri i może wrócił, a może nie. Podczas walk szanse na to, że przeżyje lub zginie były takie same, a nie chciałam martwić się o kolejną bliską mi osobę. W takich chwilach jeszcze lepiej rozumiałam, dlaczego przyjaciel wolałby, bym także został w domu.